Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W przedmościu u Roberta Zguda byliśmy już kilkakrotnie. Teraz widzimy gołębnik, który kiedy ostatnio byliśmy był w trakcie budowy. Gołębnik ten już mamy postawiony. Widzimy, jest tutaj, doliczyłem się 6 wlotów. Wloty te już były używane, na gołębie stare tutaj leciały. Leciały też gołębie młode, czy nie? Tak, też młode gołębie. Robert nam za chwilkę więcej opowie o rywalizacji, o swoich osiągnięciach z tego roku. Popatrzmy, tak ten gołębik wygląda. Ile ma długości, Robert? 15 metrów? 17. 17 metrów. Ile tu masz gołębi? Jest tutaj, będzie 80 par. 80 par. To teraz wejdziemy, pokazaliśmy go już, jak z zewnątrz wygląda. Jeszcze tyle nie było. Ale... nie było, pokażemy go sobie tutaj w środku. Tutaj widzę, masz takie na siatkę założoną jeszcze dodatkowe, specjalne, przeciwwiatrowe takie maty. Poczekaj, ja tylko to zobaczę. O, tu widzimy. Są tutaj te gołębie. Pierwszy, to jest pierwszy boks, tak? Czy tu jeszcze jeden masz? Znaczy tutaj jest boks z samcami, które będą służyły do obsługi samic. One nie były lotowane, to są akurat gołębie, które zostały po moich gołębiach rozpłodowych zostawione dla siebie. Część z tych gołębi będzie, znaczy rodzeństwo z tych gołębi będzie też powystawiane tutaj u Krzyśka na aukcji. Większość to tych gołębi... są młode, widzę, 2017 rok. Tak, głównie 2017, jeżeli i są też gołębie z 16 roku, którym coś w sezonie lotowym się przytrafiło. Zostały tutaj trzy takie bardzo, bardzo fajne gołębie, które bardzo dobrze leciały, ale no niestety miały jakieś tam wypadki i musiały zostać już przeniesione tutaj. One będą służyły tutaj tylko i wyłącznie do obsługi dla samiczek. Tutaj jeszcze tylko przypomnijmy, jesteśmy w oddziale 0206 Głogów. W tym roku tutaj rywalizacja na gołębie stare dla Ciebie była pomyślna, czy mniej pomyślna? Jak to było? Wiesz co, ja w tym roku nastawiłem się głównie na kategorię A. Udało się zrobić bardzo fajny wynik, bo mistrzostwo oddziału w kategorii A. 4 pierwsze lotniki w kategorii A, moje tam jeden, później kolegi i znowu mój. Tak więc wydaje mi się, że bardzo fajnie. Wynik ten przeniósł się też na wynik do okręgu. W okręgu udało się zdobyć też mistrzostwo. Jest to 5 wynik w regionie też. Tak więc wydaje mi się, że bardzo fajnie. Samica jest drugą lotniczką okręgu w kategorii A. A wszystkie loty leciałeś wtedy? W związku z tym nie? Nie, chyba. Nie. Tylko kategoria A i 2500 leciałem. Czyli tych lotów miałeś, te gołębie miały mniej, oszczędziłeś ich trochę, duże straty były? Były duże straty ze względu na to, że ten rok był taki bardzo ciężki, jeżeli chodzi o gołębie roczne. Dużo na początku sezonu tych gołębi wyginęło. Znaczy jaką ilość, to można mówić o jakich procentach mniej więcej? 50% gołębi zgubiłem, to nie ma co ukrywać, no było ciężko. Pierwsze 3 loty praktycznie rozdały karty, ale to mi ginęły gołębie roczne, a tutaj u mnie w oddziale kolegom ginęły gołębie 2-3-letnie, nie? Tak więc... No ty chyba innych więcej nie miałeś. Nie, nie miały zginąć, bo przecież tak. Jak sobie przypomnimy, kiedy byliśmy w zeszłym roku, to leciałeś tylko gołębiami młodymi. Młody, przecież. Tak. Przypomnijmy, wtedy miałeś też bardzo wysoki wynik w kategorii gołębi młodych w Polsce. Miałeś który byłeś? 21? Ojej, 26 przodownik. Coś takiego. 26 przodownik. Bardzo wysoko w każdym razie. Jakoś tak. A w tym roku gołębiami dorosłymi udało się bardzo fajnie. 4 razy na te loty kategorii A udało się zabrać pierwszy konkurs. Tak więc wydaje mi się, że jak na pierwszy rok lotowania gołębiami dorosłymi, to jest super. No zobaczymy, co będzie dalej. Młodych gołębi, jak wyglądała u Ciebie rywalizacja w oddziale tutaj z 206 Głogów? Jeżeli chodzi o gołębie młode, no to gołębiami młodymi to tutaj praktycznie lecieliśmy 5 lotów. Też zdobyłem mistrzostwo oddziału, gorzej trochę z typowanymi. No tutaj mojej trochę winy ze względu na to, że gołębie, które były zaciemnione, zrobiliśmy z nimi pewien mały trik, który okazał się być błędem dużym i te zaciemniane gołębie nam nie siadały, wygrywały z nimi inne gołębie. Być może też dlatego, że te późniejsze gołębie były z innych krzyżówek, trochę lepiej pokrzyżowane. Być może to też miało jakieś takie znaczące przełożenie, bo te gołębie, które się sprawdziły tutaj u mnie, sprawdzały się też na wspólnych gołębnikach. No to jak samochód wygrałeś na jednym. Udało się na WG Bieszczady wygrać samochód. W Portugalii bardzo fajnie. Na Kozigłówkach też fajnie, no wydaje się, że naprawdę fajnie gołębie się sprawdzały i tak trzeba powiedzieć, że te gołębie, które leciały tam, leciały też i u mnie, czyli więc sprawdzają się i tu, a też trafiły się takie pary, że na trzech wspólnych gołębnikach były gołębie i czwartym gołębniku u mnie i wszystko z tego leciało. Co to za kojarzenie, były takie z inbredu, czy z krzyżówek bardziej? To było z krzyżówki, Vandenabele razy od gołębie od Weigensa. Vandenabele to masz wiadomo dużo różnych, to z jakich pokrewy? Z Dubliksem, Rudy, co to były za linie? Głównie gołębie, które bardzo fajnie się tutaj sprawdzają, to są gołębie z Rudego. Tam dużo mitów słyszałem tutaj w Polsce, że te gołębie z Rudego nie lecą. Dziwi mnie to strasznie, bo u mnie akurat się bardzo fajnie te gołębie sprawdzają.
Dużo gołębi tutaj z tego rudego zostaje, bardzo dużo, bardzo dobrze leci. No mam samicę, która jest inbredem rudego, ona jest z pokojarzenia syn rudego razy córka Newblixema. I ta samiczka wylatała w tym roku 2 pierwsze i 6 konkurs, na 9 wkładań ma 8 konkursów, z czego nie była dalej niż 92 w oddziale. Tak więc myślę, wydaje mi się, że rewelacja. I to jest imbred. Czyli tak? To było, załóżmy, mamy tą stronę rudego, czyli Vandenabele, a mówiłeś, że jeszcze z Renego i Kensa. Z Renego i Kensa tam z jego gołębi. Fruma, ale bo tam byliśmy, pamiętam, i z Manfredem Bulą, on tam nam pokazywał. On też ma bardzo małą hodowlę, bo jego hodowla, przypomnijmy, to jest tylko około cała, wszystko z gołębiami, około 70 gołębi. My, pamiętam, wtedy my wiedzieliśmy, pokazywaliśmy na filmie takiego Fruma, to był gołąb chyba najlepszy. Drugi kandydat. Kategorii B to, chyba, tak, mi się zdaje. Krótkodystansowy, tak. Do A. Znaczy, no to takie oni mają takie... Oni tam jakieś... trochę inaczej. No, ale powiedzmy w takim zakresie i to było coś z takiego gołębia kojarzenia, czy nie? Gdzieś tam w pokrewieństwie. Pokrewieństwie, bo on tam miał chyba Van Dijk'a, wiem, bo kiedyś mu nawet Markus Bauer pożyczył też z rudego. I nawet tutaj oni teraz, jak jest aukcja gołębi Ludzki Gest na rzecz podopiecznych fundacji tej, która teraz tam dwa dni temu ruszyła, ona tam właśnie występuje jako spółka Markus Bauer, René Goikens. Ale jak już jesteśmy przy tej aukcji, powiedzmy, tam są też dwa gołębie przez ciebie podarowane. My wprawdzie tam film mamy, załączymy, ale powiedz nam coś więcej o tych gołębiach, bo tam jeden jest chyba na twojej obrączce, a jeden jest gołębiem zagranicznym, tak czy nie? Nie. Dwa gołębie są na moich obrączkach. Jeden to jest imbred nacjonala, wszyscy tych gołębi... Od Herbotsa właśnie. Dwa gołębie, znaczy tam ten jeden gołąb jest po dwóch oryginalnych gołębiach od Herbotsa. Po dwóch imbredach nacjonala z Szelensa. I to też jest taki bardzo mocny imbred tego nacjonala. Wydaje to samiczka będzie, raczej na pewno samiczka. A drugi gołąbek jest z takiego gołębia, z którego u mnie też bardzo fajnie się gołębie pokazują, z Degusa, czyli z brata Olimpiady. Dirka Debera, tak? Tak, to jest wnuk do tego Degusa. I tam matką tego gołębia jest córka Iwankę i Loli od Herbotsów. Też bardzo fajne kojarzenie tam w pochodzeniu od Herbotsów z Iwana, tak? Bardzo fajne gołębie. Wydaje mi się, że powinno to fajnie grać. A co więcej, trzeba powiedzieć, ta Lola tam jest jeszcze pochodzeniem z takiej gołębi z Kimiego, gdzie u mnie bardzo dobrze w tym roku leciały gołębie. Co prawda dwa samczyki takie bardzo fajne. Przez swoją głupotę zgubiłem na jednej ciężkiej 500, niepotrzebnie je wkładałem, a miały świetny wynik do kategorii, aby super się zamknęło, ale no zdarza się. Tak. Byliśmy kiedy byliśmy poprzednio u ciebie, tam zawsze pokazywałeś nam też na wynabytki, ale ja myślę, że teraz ten okres zakupywania to już chyba zakończyłeś, teraz bardziej chcesz to przetestować, co masz. Dokładnie, czy też jakieś tym nowe nabytki się w tym sezonie pojawiły u ciebie? Znaczy, poszedłem taką drogą, że na pewno odkupiłem te wszystkie najlepsze gołębie swoje, które leciały na wspólnych gołębnikach. To od tego trzeba zacząć wszystkie, no bo jak wszyscy wiemy, na te wspólne gołębniki daje się chyba najlepsze, co się ma w gołębniku, bynajmniej ja tak robię. Dużo gołębi też było testowanych tam, ja dałem bardzo dużo gołębi na wspólne gołębniki w tym roku, bo ja nie jestem w stanie wszystkiego sprawdzić u siebie, w związku z czym dużo gołębi musi iść na wspólne gołębniki, żeby coś tam się pokazało, do innych hodowli, gdzie też miałem bardzo dobre odzewy, że po gołębiach lotowych świetnie gołębie się pokazywały u innych hodowców. No i jakiś tam przegląd teraz jest, bardzo dużo gołębi się, no bardzo dobrze latają gołębie, mówię, z Vandenabele, z Herbotsów, no, super, no z tego nacjonala, z rudego, z Iwana, no to tak. Tutaj masz też, widzimy ten gołębnik, który mamy, ma 17 metrów, to ja może pokażę, tak wygląda korytarz, kolejny boks, to może przejść, tam będziemy już... Może tutaj, albo tu zaczniemy jeszcze, dobra. Tutaj mamy jeszcze samiczki lotowe, które będą lotowane w tym... Bo tu lotowe masz tylko w tych dwóch boksach? Nie, lotowe wszystkich. Są we wszystkich czterech boksach samce i w dwóch ostatnich boksach są samice. Samice, nie? O tu zobaczmy, są te samiczki, tak? Tak jest. Tu są samiczki, które no mówię, z ubiegłego roku, te dwuletnie samiczki, które pozostawały, które były lotowane w tym roku na roczniaka. Też bardzo fajnie, bo udało się też w okręgu, mam trzeci wynik na gołębie roczne. No, nie wkładając na wszystkie loty do kategorii gołębi rocznych, bo nie wkładałem na 500, tylko dwie były zaliczone. I tak uplasowały się na trzeciej pozycji, więc wydaje mi się, że bardzo dobrze. Tam raz mogłem troszeczkę podskoczyć, bo mieliśmy lot skrócony, który do okręgu by się liczył, bo tam się liczą loty do 500 km i nie włożyłem, a go tutaj skrócili, tak? Mm-hmm. I przez co nie udało się tam zdobyć czterech konkursów dodatkowo. Szkoda, no ale tak trzeba działać. Tak? Tutaj mieliście też taki lot chyba gdzieś, tu taki Minden, taki był lot też w oddziale, to jest czy okręg to organizuje? Nie, to ani okręg nie organizuje, ani oddział tutaj organizuje taki grup lotów dalekodystansowych, ale w tym roku na ten lot nie dawałem gołębi, bo
Na ostatnim locie kilka gołębi nam zginęło, takich bardzo fajnych, bardzo szybkich gołębi nam zginęło na ostatnim locie, bo te gołębie zostały przewiane, poszły bardzo na południe. To obawy, że może też zginąć więcej, tak? Tak, a wiem, tutaj koledzy wkładali i mieli olbrzymie kłopoty, bardzo dużo gołębi zginęło na tym locie. W związku z czym to by się dało oszczędzić po tak prostu. Jest. Ale ty się, mówiłeś, że nie włożyłem. Ty mówiłeś, my tu zajmujemy się, sam się sobie tutaj w hodowli teraz robisz, czy masz kogoś do pomocy? Nie, mam bardzo fajnego pielęgniarza, jest hodowcą od nas tutaj z oddziału Głogów. Co prawda przestał lotować u siebie, został tutaj takim kolegą do pomocy. Naprawdę bardzo dobrze nam się współpracuje. Mogę mu tutaj zaufać w pełni, wszystko, praktycznie no tą część, która jak mnie nie ma, no to on dopilnowuje, cały czas jesteśmy w uzgodnieniach, coś tam zauważy, coś działa, super współpraca, naprawdę rozumiem. Super, bardzo, bardzo sobie go chwalę, myślę, że on na współpracę ze mną też raczej nie narzeka. Dobrze, pokażmy teraz może tutaj dalej, bo widzimy ten gołębnik, kiedy go widzieliśmy, tu po prostu ty nam wtedy opowiadałeś o rusztach, zobaczmy, to jest wszystko na ruszcie, to jest około 30-40 cm nad ziemią, widzę ruszt masz taki drewniany, a widzę każdy kolejny boks tutaj, te co mieliśmy na samce są podobnie zorganizowane, tak? Tak jest. Wszystkie te cztery, tak jak mówiłeś, są takie same? Wszystkie cztery są takie same. Tutaj to po ile masz tu klatek, czyli 2, 4, 6, tutaj jest 6, jeden supek dostawiony, którego nie będzie, będzie 24 gołębie, będą w każdym boksie. Tutaj już jest praktycznie te gołębie, które zostały, tutaj są samce dwuletnie i kilka tych moich najlepszych roczniaków, co świetnie latały. To są te gołębie, co zostały z tego roku i z ubiegłego roku z lotowania. No, to myślę, że ten gołębnik, tutaj też będą samice do obsługi tych samców, że ten gołębnik tutaj są najlepsze gołębie, tak? W tym akurat boksie nie, w tym gołębie. W tym boksie, bo w tym tutaj boksie są gołębie dwuletnie, które będą tutaj miały za zadanie wylatać wynik w przyszłym roku. Mam nadzieję, że też się uda. No zobaczymy, jak to będzie. No, widzę, że ostatnich tych najniższych nie wykorzystujesz w ogóle tych części. Nie. To są tam, że kurz, wiadomo, to może być dla gołębi dyskomfort. Znaczy, to jest jedno i też zauważyłem, że jak są te boksy na samym dole, no to te gołębie tam się strasznie tłuką, nie? Aha. Jak coś tam jest, to te mutki są potłuczone, dlatego zrezygnowaliśmy z tego. No i zobaczymy, jak to będzie. No, teraz tylko lotować i będziemy próbować działać dalej. No a tutaj z tymi młodymi nie skończyliśmy, bo zapytałeś, jak tam ten sezon młody, no to na młode udało się wygrać wszystko praktycznie też w oddziale. Trzy pierwsze konkursy na 5 lotów udało się zebrać. Nawet z drugiego lotu tam miałem 24 pierwsze gołębie, bardzo fajne loty były. Ale no, zabrakło tych ósemek, jeżeli chodzi o gołębie typowane. Dużo gołębi właśnie wyprzedzało, tych gołębi późnych wyprzedzało te gołębie takie wcześniejsze, które były typowane, które też bardzo dobrze się zapowiadały na lotniki. Udało się tutaj takiego fajnego, mam gołąbka, ma koeficjent chyba 9, miałby dużo niższy, ale z ostatniego lotu usiadło mi 10 gołębi i akurat on usiadł 10. No pechowo, nie? To tak się, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ale tutaj... I to właśnie z tych gołębi, który był na kozich główkach i bardzo dobrze leciał, ja tego gołębia odkupiłem z kozich główek. Też go mam w gołębniku rozpłodowym, bo tam bardzo fajnie leciał i on jakby nie wrócił, jakby z czwartego lotu złapał tylko jakiś bądź konkurs, nawet ostatni, to byłby pierwszym lotnikiem. Tak więc udałoby się mieć dwa pierwsze lotniki na dwóch wspólnych gołębnikach. Nie? Ten, co bardzo fajnie, też trzeba powiedzieć, że bardzo fajnie sprawdziły się gołębie z Werkamenów, bo to z tego Mustanga rewelacyjnie na wspólnym gołębniku ten gołąb leciał bardzo równo, to jest ten gołąb, co 120 mi usiadł z finału. Był trzecim polskim gołębiem na tym finale. Już tam lot, w Portugalii, tak? Tak, w Portugalii, na Algabrę. To był lot dwudniowy praktycznie, bo tam pierwszego dnia chyba 50 gołębi, tylko było 54 czy 57 jakoś, tak? I on się rano zameldował. I to właśnie jest gołąb z Mustanga. Z tego Mustanga to tam z pochodzenia jest Elektro też w tym Mustangu, tak więc no naprawdę te gołębie się pokazują. Z Elektrą i bardzo fajnie też w tym roku latały gołębie młode, pierwszy rok. Tak więc no jest co testować i zobaczymy, co tutaj będzie działać dalej. Nie? Tutaj a propos testowania, to właśnie ty też wypuściłeś teraz tego dość dużo młodych. Kiedy tutaj w początkach roku tego byliśmy tutaj u ciebie, to rozmawiając, wtedy akurat byliśmy, że ostatnio u nas wystawialiśmy gołębie, które miałeś. Teraz masz też przygotowanych tych chyba dość dużo tych młodych mam, na sprzedaż. Mam sporo gołębi tutaj u ciebie będą wystawiane. Będzie sporo gołębi, bardzo fajnych gołębi. Myślę, że tutaj warto się skłonić na te wnuki tego rudego, które są, bo to są naprawdę z tych moich najlepszych par. Trzeba powiedzieć, że ja trzy gołębie w drużynie kategorii A, bo tam trzy gołębie w drużynie kategorii A w tym roku z gołębi rocznych to są gołębie z rudego i z Iwana, więc to jest dwa są krzyżówka rudy razy Iwan, co też ciekawe, bo to też takie bliskie pokrewieństwo i jeden gołąb jest typowy imbret rudego, trzy gołębie z drużyny kategorii A są z rudego, a czwarty gołąb jest z Niko od Herbotsów. Z tego gołębia też będą wystawione te gołębie.
Mówię, bardzo fajnie, będziesz miał tam na aukcji na pewno też gołębie z tego Mustanga. Tego, który wspominałeś przed chwilą, tak? Tak, ale z siostry tego gołębia, bo akurat z siostry mam skojarzenia i to będzie taki gołąbek właśnie w czystej linii, 100% werkamen. I później, w późniejszym trochę czasie, będzie też gołąbek, prawdopodobnie imbred, taki Mustang razy Elektro, nie? Syn Mustanga razy córka Elektro. Też takiego gołąbka wystawimy, z Iwana będzie trochę gołębi, będziesz miał gołębia na pewno z krzyżówki Rudy razy syn Gladiatora od Geringsa, też bardzo fajnie gołąb nam tutaj latał. Jeden był, jeden się ostał, no i super. Masz tutaj super, tak gdzieś blisko, żeby pokazać, tak, jak wyglądają, bo chodzi mi o to, w jakim one są wieku, bo wiadomo, że masz pewnie z początku roku jakieś, troszeczkę starsze też, to czy nie? To może później pokażę, dobrze. One są wyniesione akurat tam do garażu. Tak więc... Ale to są, powiedz nam, to są gołębie właśnie po wdowcach, to są jakie to są gołębie? Nie, to są gołębie takie z teraz i z sierpnia. Czyli część te z sierpnia, będzie niektórzy tak, mogli, będą na początkach roku wykorzystać do rozpłodu. Tak, tak, bez żadnego problemu, bo to są takie gołębie, można zobaczyć, to są takie gołębie jak tutaj. Mamy te pierwsze, co tutaj były. Tak, bo ja z tych gołębi ciągnąłem dla siebie, te samczyki zostają tutaj, no to są takie podobne gołębie rocznikowo jak tutaj. Aha, też, nie? Znaczy rocznikowo, wiekowo. No, wydaje mi się, że powinno być ok. Są takie, są też późniejsze, nie? Dobrze. Te późniejsze, wiadomo, każdy będzie mógł sobie... Bardzo fajne gołębie wychodzą też z Alberta Derwy, z tej Pauliny. Też super gołębie. Sprangę będziesz miał gołębie, też mi świetnie latały. Tam w rodowodach będziemy sobie mogli wszystko zobaczyć. My też się postaramy ze swojej strony, tutaj koledze, za pomocą naszego programu, naszych hodowli, żeby każdy mógł zobaczyć też te pary, jak wyglądają. Tutaj z Robertem pokazywaliśmy, jeżeli się Robertowi uda, to on w miarę to uzupełni, także każdy będzie mógł zobaczyć bezpośrednio od razu rodziców i sobie zobaczyć sam nawet. DNA, certyfikaty DNA, będą, ktoś będą? Certyfikaty DNA, do... będzie wszystko napisane, tak? Tak, że sobie to zobaczymy. Tam będzie wszystko napisane, certyfikaty DNA do tych najlepszych gołębi na pewno będą, bo mówię, no to każdy też chce mieć potwierdzenie, że te gołębie są, że te gołębie są z tych gołębi, z których się wystawia, z Nacjonala. O, tu warto powiedzieć o tym gołębiu, będzie gołąb z imbreda Nacjonala. Ojcem będzie imbred Nacjonala, a matką będzie samiczka z Szelensów, która jest od takiego Walter Barne z Niemiec, hodowcy kupiona. Ten samczyk, którego ja kupiłem, znaczy ta samiczka jest pełną siostrą samczyka, którego ja też odkupiłem. Nawet gdzieś go tam mam na stronie wystawionego, można sobie tam zobaczyć. On miał chyba 7 pierwszych konkursów jako roczniak. Naprawdę rewelacyjny gołąb i po nim mi świetnie leciały gołębie. Po niej niestety gołębi lotowym gołębniku nie miałem, ale myślę, że to takie w bliski, znaczy 100% szelens to będzie, nie? Myślę, że to warto mieć tego gołębia, bo mówię, ta samiczka pełna siostra gołębia, który naprawdę rewelacyjnie latał i ten gołąb jest świetny, nie? Na pewno o czymś zapomniałem tutaj z gołębi, bo dużo bardzo ciekawych gołębi przygotowałem na tę aukcję. Myślę, że tutaj każdy znajdzie dla siebie coś dobrego. Warto, mówię, z tego z Kenzo bardzo dobrze latały od herbowców gołębi. Tutaj będziemy sobie mogli, wiadomo, zobaczyć, ale tak to... I to są zasadniczo gołębie z tamtych gołębników, które wcześniej na filmach mamy tam nagrane i tam, to, tak tam coś zmieniałeś dużo, czy nie? Nie, w tamtych gołębnikach tylko takie drobne kosmetyczne przeróbki w tym roku go. Czyli możemy tak sobie, jak ktoś oglądnie retrospektywnie tak te filmy wcześniejsze, to będzie widział, jak u ciebie wygląda, bo... Za rok będziesz mógł zagrać coś nowego, bo na pewno będą tam przeróbki, bo kilka błędów swoich zauważyliśmy podczas projektowania tamtych gołębników, że można dużo nam pomóc, dużo ulepszyć. Zobaczymy. A tutaj jeszcze pokażmy, tak jak już jesteśmy, zobaczmy woliera, bo to jest taka też ciekawe, bo kolega ma i tutaj widzimy takie wloty zorganizowane, a też ma tutaj, widzę, siatka, także one sobie nie przechodzą, tylko tutaj siadają. To są te kurde wloty 6, które widzieliśmy od przodu tam, tak? Tak jest. Te maty z tej strony, my widzimy siatkę taką metalową, ona jest z zewnątrz przykryta tą matą. Rzeczywiście tu nie czujemy w ogóle wiatru. Też znaczy, wszystko tutaj, to jest... Ona tutaj została zamontowana tylko z tego powodu, że naprawdę były przyciągi. Mhm. Biało strasznie. No tak, patrzę, bo właśnie tego patrzyłem, że tam masz otwarte... Ciągnie też, tu jest zamknięte już, tak, ale ale rzeczywiście... naprawdę teraz ona bardzo dużo dała i też słońca tyle nie ma, no wydaje mi się, że jest to takie fajnie. Grzędy masz ładnie zrobione, widzę, tutaj gołębie sobie mogą swobodnie tutaj spędzać czas. One teraz normalnie są teraz zamknięte, bo popołudnie są, a w ciągu dnia normalnie chodzą, tak. Czy cały czas masz teraz je nie, tak? Samice są praktycznie w sezonie lotowym cały czas na wolierach, samczyki mają luźno, głównie siedzą tutaj, a na jakiś tam krótszy okres czasu są wypuszczane do wolier, mogą się tutaj pobawić. A ogólnie no to siedzą cały czas tutaj. No zauważyłem też, że czym więcej miejsca mają, tym dla nich jest gorzej, bo nie zajmują cel, tylko szukają sobie miejsca. Rozumiem. Gdzie indziej. To co, przyjdziemy, pokażemy te młode, jak wyglądają, pomału będziemy kończyć naszą tutaj wizytę u kolegi Roberta. O, tu mamy ten gołębnik, gdzie jest kilkadziesiąt, może my tu widzimy, bo w tamtej części też są, tak? Tamte gołębie te też będą, ale to w późniejszym etapie. Tu są te młode, widzimy, tak jak Robert wspomina, tam jedne się, widzę, kończą pierzyć, tak? Część to jest bardzo ładne, są, widzę.
A tutaj widzę mało takich strych, jeden, dwa, trzy takie tylko. Będą płowe, no, będą czerwone. Czarnych żadnego nie widzę, nie ma. Będą pstre, będą płowe, będą najróżniejsze. Tak więc różne gołębie będą, będą na pewno gołębie, które wydaje mi się, że dużo radości sprawią hodowcom, bo mówię, komu bym w tym roku nie dał gołębi z gołębnika po gołębiach lotowych, gdzie są właśnie takie gołębie jak tutaj, to mam odzewy bardzo dobre, że gołębie się świetnie sprawdzają, nie? Tak więc wydaje mi się, że powinno być ok. No ale to każdy musi ocenić. To teraz widzimy ostatni rzut oka obiektywem kamery na te gołębie i niedługo je zobaczymy u nas tutaj na aukcjach. A jak jeszcze dobrze się poszperamy tam we wszystkich odnośnikach, które są przy aukcjach u nas zawsze, będziemy mogli zobaczyć i szczegółowo poznać rodowody tych gołębi, jak również ich rodziców i jego, ich pokrewieństwo krewnych jako gołębi, które wylatywały w Robertowy, te wyniki, o których w tym roku wspominał. Także dziękujemy na razie, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.